Cześć, witajcie, dobry wieczór. Witam Was serdecznie na kolejnych zmaganiach mapkowych. Dzisiaj będziemy tworzyć kartkę na Dzień Dziadka. Właśnie, wiem czego nie wyciągnęłam. Nie wyciągnęłam napisów z drukarki. Mam nadzieję, że dostałyście napisy i że będziecie dzisiaj też tworzyć coś ze mną. Dajcie mi znać, kto tworzy. Zawsze wtedy mi jest raźnie, jak wiem, że nie jestem sama. No i w ogóle napiszcie, czy mnie widać i czy mnie słychać. Ja postaram się też zawsze na początku dać dźwięk w telefonie. O, właśnie, już Cześć, słyszę. witajcie, dobry wieczór. Wtedy wiem też, jakie mam mniej więcej opóźnienia, jak do Was mówię. Teraz już się wyłączam. Dobra, widzę, że dołączacie. Widać chyba i słychać, więc działamy, słuchajcie, działamy. Widać i słychać. Dzięki, Iza, dzięki. Cześć w ogóle i cześć Kasia, cześć Julita, cześć Gosia. Sylwia, jest Was już sporo, dobra, ponad 30 osób, dołączacie cały czas, fajnie. No dobra, to dajcie mi jeszcze znać tylko, czy tworzę sama, czy ktoś jeszcze tworzy ze mną i będziemy działać. Ja dzisiaj będę robiła kartkę dla konkretnej osoby, dla konkretnego dziadka moich dzieci, więc może część rzeczy, która tu będę robiła, możemy wy byście trochę inaczej to zrobiły, ale ja dużo łatwiej i dużo fajniej mi się tworzy, jak wiem dla kogo i mniej więcej jak sobie pomyślę, co tą osobę by mogło ucieszyć. No i jako, że ten dziadek bardzo lubi kawę i bardzo lubi elektroniczne urządzenia nowoczesne, to jest taki trochę bardziej nowoczesny może dziadek, to przygotowałam sobie kilka rzeczy, zobaczyć, czy w ogóle użyję, czy będą pasowały, tak? Bo sama koncepcja kartki. A wiem, czego nie widzicie. Wiem, czego nie widzicie. Wiem, czego nie widzicie. Dajcie mi dosłownie chwileczkę. Muszę tylko zrobić, żebyście widziały mapkę. Zapomniałam całkiem, że muszę przecież Wam załadować mapkę. Dobra, załadowana i wyświetlana. Dobra, teraz się powinna wyświetlać już mapka, z której tworzymy. Dobra, jest w samym rożku. Dobra. To wszystko już jest. To ja już też widzę mapkę i widzę, do czego tworzę. Zobaczę, czy działacie. Widać, słychać. Super, dzięki. Ja też będę próbować robić, pisze Ania. No to fajnie, to fajnie. To już wiem, że nie jestem sama. Asia dzisiaj ogląda. Kinga się ma. Ja na zakupach oglądam jednym okiem. Słuchać będę jutro. Dobra, to pochwal się, co ciekawego kupiłaś. Chyba, że to. Chociaż znając osoby, które skrapują, to nawet wśród zakupów spożywczych pewnie coś się tam znajdzie zawsze. W sensie, idąc po zakupy spożywcze, to zawsze się kupi jakiś, przyda się. Przynajmniej ja tak mam. Patrycja tworzy boksa. Ania, coś się. Aha, a co się uwaliło, że jest duży czekoladownik? Właśnie muszę zrobić kartkę dla dziadka, więc już siadam do działania. Super. I Ania, dzięki za przypomnienie, bo dzisiaj sobie ustaliłam harmonogram do końca stycznia, co się będzie działo kiedy. To też jakby z racji tego, że działa klub skraperek. Ja tam musiałam parę rzeczy już poplanować. I od razu mogę Wam powiedzieć, że czekoladownik, tylko że była prośba o to, żeby czekoladownik Merci był wcześniej. Komuś się wiem, że zależało, nie pamiętam już dokładnie komu, ale najpierw zrobimy czekoladownik Merci, a potem czekoladownik ten duży. I czekoladownik Merci będzie 22 stycznia na grupie Eunika Jedynak Inspiruje. Także kogo nie ma w grupie, to dołączajcie. Ja zawsze zapominam Wam o tym mówić, że jest grupa, gdzie tak typowo będziemy uczyć się scrapbookingu. Ta moja grupa scrapbooking, jak zacząć na serio, stała się taką grupą pomocową i też o to mi chodziło, taki był jej główny zamysł. Tam są już raczej takie, wiecie, kwestie, jak ktoś ma jakiś problem, coś znaleźć, coś pomóc. A grupa Eunika Jedynak Inspiruje, tam się będziemy uczyć, więc wszelkie transmisje, które będą poza zmaganiami mapkowymi, bo one są tutaj, gdzie były, czyli na fanpage'u, to będę tworzyła właśnie na tej grupie. Także zapraszam Was, jak jeszcze Was nie ma, 22 stycznia. Jeszcze będę pisać o tym. To jest środa o 21:30. Tworzymy czekoladownik Merci. I potem przyszły tydzień, słuchajcie, mam kolejny, czyli od 27 stycznia już mam codziennie coś, więc ciężko mi będzie zrobić transmisję, więc pewnie kolejna będzie za 2 tygodnie od tego czekoladownika Merci i stworzymy wtedy ten duży. Wisienka na torcie, taka wielgaśna będzie. Widać i słychać, ja dzisiaj tworzę co prawda kartkę imieninową, za to z futerkiem. No to super. Jak macie cokolwiek z futerkiem, to możecie właśnie też na tej grupie Eunika Jednak Inspiruje wrzucić i ja chętnie popatrzę, bo nie ma tak dużo prac chyba z futerkami, z tego co kojarzę, a futerka skradły moje serce bardzo, bardzo mocno, więc zawsze można się zainspirować od siebie nawzajem. Super z tą kartką, ja też jutro będę robić dla dziadka. Dobra, super, super, super. Iza tworzy. Martyna tworzy zaproszenia. Ela, hejka, już siadam do działania, daj tylko chwilkę. Dobrze, dobrze. Mamy rozruch taki 3-5-minutowy i już zaraz działamy. Patrzę jeszcze tylko, czy są jakieś prośby, groźby, wolne wnioski
i kto tworzy ze mną, a kto podpatruje i już zaraz się zabieramy. Hej, wszystkim ja w pracy, ale transmisja obowiązkowo włączona. No to super. Mam nadzieję, że szefu nie będzie na mnie zły i że na słuchawkach chociażby jestem, bo w pracy to wiecie. Miło mi, że wam towarzyszę w pracy. Jak wam to jakoś nie koliduje, to spoko. Beata robi kwiaty, dobra. Myślałam, że nie mam że nie ma głosu, a ja nie włączyłam swojego w telefonie. Okej, okay, dobra, no to wszystko, jak wszystko gra, to możemy działać. Kasia, czekoladownik, muszę sobie bazy zamówić, bo na tworzonych robiłam dwa i oba wyszły paskudne. Wiesz co, Kasia, tworzyliśmy jeden czekoladownik, już taki standardowy. Patrzę wzrokiem, czy go gdzieś tu mam. Nie ma go blisko, więc nie wiem, gdzieś tutaj leży. Tworzyliśmy czekoladownik i ja go robiłam na bazie stworzonej od podstaw, więc zobacz sobie to nagranie, bo może coś akurat się okaże, że coś z tego nagrania ci zostanie i że, no, i że nie będą paskudne wychodziły, no bo w miarę spoko wychodził. Taki standardowy, tak? Potem będziemy Merci, a potem taki wielki. Wiecie, co ten wielki wam pokażę, bo nie wiem, czy każdy go widział. O dziwo, czekolada w środku jeszcze jest cała. Nie wiem, jak to jest możliwe. Zapomniałam o niej. Właśnie sobie przypomniałam. Więc taki duży będzie nie teraz, 22, tylko prawdopodobnie po 2 tygodniach. Albo postaram się wcześniej zobaczyć, czy dam radę. Dobra, słuchajcie, bo przeciągam. Ale tych komentarzy jest i się nie kończą się. Dzisiaj oglądam, na pewno zrobię na dniach. Dobra, super. Ania, ledwie zdążyłam. No dobra, no to dobra. Jak już wszyscy są, to możemy działać. I zapracuję jednym okiem, podgląda. I Gosia podgląda. Olga, cześć. Dobra, działamy. Działamy, działamy. Przed nami ważne zadanie i jak je wykonamy, to sobie możemy jeszcze, jak czas pozwoli, podziałać, pogadać. Ja sobie to odłożę. W ogóle na początku przygotowałam sobie białą bazę, ale pomyślałam, że skoro są to takie akcenty kawowe, brązowe, jak wiecie, to ja za brązami nie przepadam, ale czasami ich użyję i to jest takie też moje trochę przełamanie się dzisiaj kolejne do brązu. Stwierdziłam, że zrobię sobie bazę craft i może bardziej będzie pasowała niż taka biała, bo te białe bazy są bardzo bielutkie. No i tak, co prawda lubię kontrasty, ale być może na krafcie będzie fajnie to wyglądało. Ja już sprytnie sobie tutaj tablicę przygotowałam wcześniej i tylko dotniemy i baza już będzie. 5, 8. Standardowo 14,6 na 14,6. Ja w taki sposób robię wszystkie bazy z kartek A4. Póki co jeszcze, bo jeszcze daję radę je robić, ale powiem wam, że czasami jak robię na warsztaty, to już jest ciężko, więc prawdopodobnie też docelowo będę zamawiała, ale póki co jeszcze sobie je robię. Dobra, mapkę mamy dosyć taką fajną, prostą i ciekawą i tytułem wstępu, bo wiem, że część osób tutaj to są stare wyjadaczki. Wiem, że to nie jest ładne określenie, ale chodzi mi o to, że po prostu długo jesteście ze mną i większość osób kojarzy zmagania i wie, na czym one polegają, ale też najczęściej są zawsze nowe osoby, które trafiły przez przypadek albo są pierwszy raz i nie do końca wiedzą, na czym polega tworzenie z mapki scrapbookingowej. Otóż w bardzo dużym skrócie tworzymy pracę na bazie szablonu i najważniejsza informacja jest taka, że ten szablon ma nam pomagać i wskazywać kierunek, i wskazywać kompozycję i bierzemy po prostu sobie z niego to, co chcemy, to, co nam pasuje, to co uważamy, że na naszej pracy będzie dobrze wyglądało. W takim sensie, jeżeli jakiś element mi nie pasuje, no to ja nie będę go na siłę gdzieś tam kleić, bo wypada, bo jest. Jak mi nie pasuje, to go po prostu nie kleję, albo jak jest coś większe, mi bardziej odpowiada, to robię większe, jak mniejsze, coś przesunę, lewo, prawo, wiecie. Starajmy się dopasowywać zawsze te mapki trochę pod siebie. One mają nam pomagać, a nie po prostu przeszkadzać, czując inaczej, nie musimy robić tak, jak jest w tej mapce. Także to tytułem wstępu, więc dzisiaj zobaczę, czy jak z tymi papierami będzie, bo tutaj mamy taki bardzo pstrokaty, wzorzysty papier jako takie główne tło. U mnie pomyślałam, że może być to kawa, bo z racji tego właśnie, że dziadek lubi kawę. Co prawda takiej nie piję, bo piję rozpuszczalną, ale załóżmy, że rozpuszczalna to też kawa, chociaż niektórzy twierdzą inaczej, ale w kartce zrobimy kawę. Nie wiem, czy na zmaganiach kiedyś był papier kawowy. Wydaje mi się, że nie, to będzie. Więc ja sobie teraz dotnę. Zrobię też rameczki, tak jak zawsze robię, czyli widzicie, mapka ma jedno tło i taką jedną jeszcze warstwę wąską. U mnie najczęściej jest tak, że robię 2 albo 3 tła, czyli robię tak zwane rameczki. I teraz jeszcze zrobię jedną, coś minimalnie jaśniejszego od tych desek. I na pierwszy plan pójdą sobie te ziarna. Gdybym teraz je dodała, no to byłoby tak bardzo strasznie ciemno tutaj, tak? Także fajnie sobie to przełamać jakimś jeszcze kolorkiem.
Normalnie dałabym białą, bo na białych bazach przełamuję białą kartką papieru, ale tutaj biały za bardzo by nie pasował, więc sobie pomyślałam, że wezmę jakieś... Odkopałam, słuchajcie, to jest bardzo stare. Zobaczę, czy będzie pasować po prostu taki lekko inny kolor. Chodzi o to po prostu, żeby nie był bardzo bielony. Ten tak się... Wiecie co, wezmę go sobie, ale nie wiem, czy go użyję. Mimo wszystko. Ale z tych, co tutaj mam, to chyba wydaje się najfajniejszy. Dobra, czy będą takie dechy? Okej, okay. Mogłabym też dać kraft, chociaż kraft też jest trochę ciemny. A zaraz zobaczę. Wezmę sobie jeszcze jeden papier. I przyłożę. Ale wydaje mi się, że to by było też za ciemne. Chociaż, wiecie co? Chociaż może rzeczywiście rameczkę zrobimy taką jak baza. Będzie tak w miarę. Dobra, zostaje. Najwyżej trochę sobie rozjaśnimy później. Zostawię kraft, a zobaczymy co. 5,5 mniej więcej cala, albo trochę mniej. Teraz będę cięła i ostatnio będę cięła 5,1/8. Ja sobie powtarzam w myślach, bo jak robię to nie mówiąc, to jest prościej, bo robię to na pamięć. A jak mam mówić i ciąć, to łatwo się potem pomylić. Powinno być ok. Dobra, tu jest rameczka w miarę spoko i tu jest rameczka w miarę spoko. Dobra, jest baza craft. Też jest w miarę spoko. Dobra, baza craft jest bardzo sztywna i ona tak jak nawet po zgięciu i po zbigowaniu, po wygładzeniu, ona dalej się jeszcze otwiera, ale to się wyrobi spokojnie, także tylko tu będzie mi trochę, będzie to trochę uciążliwe. Od czasu do czasu spojrzę, czy piszecie, żeby potem nie mieć za dużo tutaj do nadrabiania. Eunika, ja robiłam swojego live'a na bazie stworzonej od podstaw, tylko mi po prostu nie wyszedł. Ach, rozumiem, dobra, to rozumiem. Wiesz co, możesz napisać też na grupie, co wyszło nie tak, albo chyba, że wiesz, co wyszło nie tak i następnym razem już wyjdzie ok. Natomiast jak jest jakiś problem, to pisz, to postaramy się też pomóc. Ja albo inne dziewczyny. Hejka, oczywiście, że tworzę koronkę dla Elsy. Dzieci się uparł na inną, niż zostawię. Okej. Okay. Cześć, Justyna. Oglądam, padam z nóg, nie wiem, czy dotrwam do końca. Dobra, postaram się pospieszyć, postaram się pospieszyć. Na słuchawkach nie da rady, niestety inaczej, ale musi być obowiązkowo włączona. Dobrze. Okej, okay, pracujecie, pracujecie. Ania zgłasza gotowość do pracy. Szybciutko się przygotowuje, dobra. Cześć Marta. Ostatnio dwa razy chciałam robić mapkę, a wyszła tylko w połowie. A to co, potem nie kończycie tych kartek, jak nawet skończy się transmisja? Ja się teraz zastanawiam, czy ja mam jakieś niedokończone kartki. Wydaje mi się, że ja jestem z tych osób, co by były chore, jakby nie dokończyły. W sensie mam oczywiście dużo projektów, które się tworzy długo i które tam czasami się nie dokończy, ale jeżeli chodzi o projekty scrapbookingowe typowo, to no to chyba nie ma tak, że jak już zacznę, to już wtedy muszę wiedzieć, że mam czas i zakończę, albo muszę wiedzieć potem na drugi raz. W sensie jak coś mi przerwie, no to po prostu wiem, kiedy to dokończę i to kończę. Jakoś tak mam. Mam też takie papiery. No one są super. Powiem wam, że ja się zakochałam, chociaż bardzo rzadko z nich tworzę, bo no jest bardzo ciemny ten papier. Tworzyłam zaproszenie dla mojej siostry na ślub z tych desek. Tak sobie wymarzyła. A kawy bardzo rzadko robię. To będzie okazja. Dobra, no to działamy dalej. Mamy już podstawę i teraz jeżeli chodzi o ten taki papier, spróbuję może teraz ten jaśniejszy dać. Jeżeli chodzi o ten taki wąski papier, nawet nie wiem jak to nazwać w sumie, taka podkładka, element, taki pierwszy element po tle, może tak. Zobaczymy, czy nam trochę to rozjaśni i jak to będzie wyglądało. Na pewno jeszcze raz gdzieś bym go wtedy użyła, bo w ogóle ja bardzo lubię, jak tworzę jakieś prace, to nie lubię mieć więcej niż 3 rodzaje papierów. Oczywiście czasami mi się zdarza mieć więcej, ale raczej staram się 2-3 mieć i się w tym zamknąć i ewentualnie je powtarzać. Czyli jak tutaj jest jaśniejszy element, no to żeby nie był sam i żeby nie odstawał tak bardzo, to jeszcze gdzieś go użyję. Wtedy tak jakoś praca, mam wrażenie, że jest bardziej spójna. To widzę, że muszę go przyciąć na oko. Gdzieś tu. Na przykład 3 cale. Zobaczę, czy nie będzie wąsko, ale chyba powinno być ok w miarę. Dobra, a tu było 5,1. Dobra, gdzieś tutaj sobie ten elemencik będzie siedział. Jest jeszcze jeden element i teraz będę powtarzać jakiś papier, a nie wiem jeszcze jaki. Tu jest jaśniejszy i jest w linii. A to, że jest w linii, to akurat nie będę się przejmować, bo
Przepraszam, nie muszę mieć, ale zastanawiam się po prostu, czy... Albo mogę zrobić tak, gdzieś tu był tag. Nie wiem, czy nie będzie on za mały, ale z drugiej strony, jak go dam trochę wyżej. Chodzi o ten element taki, co tu jest tak ścięty, nie na mapce. Zobaczę, czy zostawię ten tak, czy po prostu wytnę sobie jakiś większy. Ten znowu jest za wielki. Jak zrobię sznureczek, to będzie za bardzo wystawał. A pośredni gdzieś wsiąkł mi, więc wydaje mi się, że zostawię sobie tego taga. Coś tutaj wykombinujemy na pewno. Ja tylko zerknę, czy tutaj nie ma czasami... Wiecie, tu mi fruwają te wykrójniki bardzo często. A najgorzej, jak je poskładam, bo część mi się mieści na maty, to je widzę, a część mi się po prostu nie mieści i gdzieś lądują w różnych pudłach. Dobra. Zostaje na razie ten tag i zobaczymy, co tutaj na nim zrobię. Jest jeszcze napis, oczywiście, do użycia. I ja lubię napisy mieć, jak już wiem, jaki użyję, to już sobie mieć go przygotowanego, żeby wiedzieć, gdzie go umieszczę. I teraz na mapce jest chmurka. Ja najpierw pomyślałam o chmurce i sobie nawet wyjęłam chmurkę, wykrojnik, ale tak mi nie będzie to do końca pasowało chyba. Więc zrobię po prostu jakiś inny kształt. Tylko widzę, że ta... A, tu jest chmurka. Że też mi gdzieś się zapodziała. Ten albo ten napis. Dziadek, najlepszy dziadek. Wydaje mi się, że ta chmurka będzie trochę dziwnie z tą kawą. Chociaż mogę spróbować, ale... Dobra, spróbuję ten napis, ale wydaje mi się, że zrobimy tutaj coś innego. Jeszcze jedna rzecz. Zanim wytnę napis, to jako główny element będzie kawa. Tak pomyślałam, że jako dodatki mogę zrobić jakieś takie rzeczy. Och, tak powinnam zrobić. Takie elektroniczne i pokazujące, bo dziadek bardzo lubi... On praktycznie cały czas z tabletem jeździ, tam sobie załatwia różne sprawy przez niego i taki jest bardzo nowoczesny, można tak to powiedzieć, w takim sensie, że korzysta z tych nowych technologii. I to bym zaznaczyła w kartce, ale to będzie jako dodatek, a taki jako główny element zrobiłabym może kawę. To jest z tej samej kolekcji, tak mi się wydaje, wiecie co, zaraz sprawdzę, Coffee Time, ale tak, chyba tak. Bo zupełnie inaczej wygląda, ale to jest chyba też Coffee Time, tamto wydaje mi się, że też jest. Jeszcze mogę szybko sprawdzić, tak, Coffee Time 1, a to jest Coffee Time 6. Dobra. I teraz ta kawka, wydaje mi się, że wytnę ją. Jest jeszcze tutaj i to jest fajniejsze, bo jest taki, wiecie, banerek, ale tu jest Coffee Time i ten napis mi do końca nie pasuje, więc Coffee Time na pewno nie będzie. No nic, to wytniemy sobie tak po, takie coś okrągłego. Tak średnio mi to pasuje. No ale dobra. Najwyżej dotnę i będzie kawa... Sama kawa bez otoczki, chociaż wydaje mi się, że będzie wtedy trochę za małe, ale zobaczymy. W tworzeniu takim na żywo chciałam powiedzieć, jak ktoś tutaj jest pierwszy raz, albo gdzieś przypadkiem mu się wyświetliło, to w tworzeniu na żywo wszystko się może zdarzyć i jak czasami coś ułożę, przyłożę, zobaczę, że coś nie pasuje, to będziemy wtedy zmieniać, bo nie robię kartki według wzoru, który gdzieś tutaj jest, tak jak na warsztatach zwykle, że się odtwarza, tylko tu się tworzy w trakcie. Co jest ciekawe, ale też zdradliwe, bo to nie jest wbrew pozorom takie proste, żeby zrobić coś, co pasuje. I nie zawsze wychodzi tak, jakbym tego oczekiwała, ale zwykle się udaje. Chociaż udaje to złe słowo i jak mnie ktoś zna, to wie, że nie lubię używać udaje. No ale czasami jest lepiej, czasami jest gorzej. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj. Dobra, tu będzie tak, tu będzie gdzieś ta kawka. Może nawet wytnę ten taki, teraz spojrzałam, wiecie co, albo ten paseczek, albo ten i tutaj przyłożę, nie ma tego w mapce, ale wydaje mi się, żeby spoko to wyglądało, bo tu jest tak jakoś pusto, no już będzie modyfikacja mapki, tak żeby właśnie coś spójnego z tą kawką zrobić, to chyba dotnę i jeszcze bym musiała coś spójnego z tym jasnym takim paskiem, którego sobie odłożyłam chyba gdzieś tak. Mam tu, został nam napis i jeszcze jakiś taki element, gdzie w mapce jest serduszko, a my sobie zrobimy albo właśnie tablet, wiecie co, tablet nie średnio pasuje, a aparatowy to dziadek nie jest, więc to nie, ale wytniemy sobie pewnie coś stąd. Albo mail, albo małpka. Wydaje mi się, że mail bardziej będzie pasował do niego. Chociaż może zrobimy też hashtag, nie, on hashtag nie, hashtag do niego nie pasuje, ale
Przydałoby mi się w takim kolorze małpka mała, ale widzę, że te. Poczekajcie, jaśniejszy zieleń to nie. No dobra, na razie jeden. Myślałam, że może dwa zrobimy, duży i mały, ale wydaje mi się, że zostanie ten jeden. Dobra, popatrzę, co piszecie. Hejka, podpatruję, jestem z wami, dygam album, więc pozdrawiam. Do powodzenia, Betty. A właśnie odnośnie wszystkich twoich zrobionych projektów scrapbookingowych, masz jakąś osobną szafkę, gdzie chowasz wszystkie kartki z transmisji? Wiesz co, mam szafkę, którą mam za plecami i to jest moja Narnia, bo jest taka szafa... mąż projektował i się tutaj wykazał. Jest szafa taka do samej góry przysuwna i tam mam dużo bardzo półek i tam sobie trzymam. Większość kartek jest tam, ale powiem Ci, że część schodzi mi w takim sensie, że albo czasami ktoś wpadnie i sobie kupi, albo po prostu ktoś mi mówi, żeby coś podobnego stworzyć, a się okazuje, że ja mam i na przykład lekko tam modyfikuję, albo sama też czasami wręczam te kartki z transmisji, więc wszystkich nie mam. Ale sporo z nich mam i są takie, których oczywiście nie pozbywam się, bo na przykład mi się w jakiś sposób podobają, albo są takie z sentymentem do nich podchodzę, więc takie też są. No są za mną, na półeczce sobie stoją. Mam też takie pudełeczko drewniane, część jest w pudełeczku, a część sobie stoi po prostu tak postawiona obok siebie. Faktycznie pracownia pomaga, takie pomieszczenie, gdzie można mieć. No ale wiecie, to jakby małymi krokami. Ja zaczynałam też od ławy, pewnie większość z nas zaczynała od małego kąta 2x2, gdzieś tam ukradkiem. I po stworzeniu pracy musiała pochować wszystkie rzeczy z powrotem, żeby nie przeszkadzały. Więc ja też tak zaczynałam i jakoś tak już potem kupując mieszkanie, to też braliśmy to pod uwagę, żeby jakiś taki kąt jednak był. No i teraz... I teraz mam, ale to naprawdę po wielu latach, więc trzymam kciuki, jak ktoś z Was też by chciał i to róbcie wszystko, żeby po prostu to zrealizować. I się uda. Prędzej czy później. Ja wycinam cały ten paseczek, ale on jest trochę za długi, więc sobie go przytnę. Aha, on teraz, żebym go do góry nogami czasami nie wzięła. Dobra, wydaje mi się, że to w tą stronę idzie. Do góry nogami teraz go wycinam. Jaki to papier, ta kawa? To jest Coffee Time 01, to jest papier z laserowelowe. Tak, laserowelowe, musiałam sprawdzić, ale tak, tak, tak. To jest, już jakiś czas temu był ten papier wprowadzany, nie wiem, rok temu? Czy może nawet wcześniej? Jak tylko został wprowadzony, to się zaopatrzyłam. No i potem jeszcze dokupowałam właśnie na wesele siostry. No i teraz mam. Oczywiście mam czasami tak, nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja często mam tak, że ogólnie staram się myśleć. Teraz będzie, uwaga, uzewnętrzniam się. Ogólnie staram się myśleć, ale jak z siostrą rozmawiałam, ile zrobić jej zaproszeń, no to ona tam powiedziała, już nie pamiętam jaką liczbę, tam chyba, że będzie 40 czy 50 osób. No oczywiście zamówiłam papiery na tyle zaproszeń, a wiadomo, że zaproszenia są czasami na dwie osoby, na trzy, albo tam z dziećmi kogoś i tych papierów mi zostało. Nie, to był po prostu impuls, zabrakło procesu myślenia w zamawianiu. Ale cieszę się, bo dzięki temu mam zapas i mogę sobie teraz je używać. Nie wiem, czy zostawić to, jeszcze pomyślę, czy odciąć, ale chyba zostawię na razie. Albo może dam pod to, poczekajcie. Pod to. Troszeczkę skrócę z jednej i z drugiej strony. Wydaje mi się, że będzie ładniej. A, równiutko, kurde. Nie, takie nożyczki trochę dłuższe by się przydały. Dobra. Zaraz zobaczę, czy coś takiego. Dobra, jest powtórzony już ten element, więc nie będzie za bardzo odstawał. Tu gdzieś był ten mailik. Coś jeszcze tu dodam pewnie. Oczywiście gazy nie ma jeszcze, więc zaraz też dojdzie. I zastanawiam się, co zrobić z napisem. Znowu dawać owal, to by było trochę za przytłaczająco. I ja nie wiem, czy nie zrobić takiego prostego banerka. Tylko teraz wydrukowałam sobie już pod coś innego te napisy. Mają trochę inny rozmiar, więc zaraz zobaczę, czy sobie coś dopasuje. Mam jeszcze coś takiego, ale nie, bo to mi taga zakryje znowu. To mi zakryje taga. Owal odpada.
Głośno myślę. Popatrzcie, co jeszcze tutaj mam. No chyba będę musiała zmienić i rzeczywiście zrobić taki... tylko, że... malutki. Muszę znaleźć malutki. Mniejszy ten. Albo nawet jeszcze mniejszy. To moje dziecię płacze. Jakby ktoś słyszał jakieś dziecię. Dobra, zrobimy jeszcze coś tutaj na tagu i ten napis będzie mniejszy, żeby po prostu tego taga nam nie zakrył całego. Troszkę zmienimy mapkę. Ja tu mam maszynkę, przeszłam sobie na lewo. I teraz do Was wracam. Dobra. Jest sobie napis gdzieś tu. Jest biały. No ale... ale załóżmy, że napis to wybaczamy. Że jeszcze jakiś malutki, bielutki elemencik bym też wprowadziła. Mimo wszystko. Dobra, na tagu na pewno będzie jakiś sznureczek. Tu mój syn się starszy bawił sznurkiem. Zawsze mama przed nimi i pokazuje, jaką długość. Idzie i coś kombinuje. I potem te sznurki gdzieś tam sobie leżą wszędzie. Za długi. Mniej więcej tak. Tak będzie, tak. Tak będzie, tak. Z kolorami uważam tak samo. A, jeżeli że to chyba było a propos tego, że się, żeby się powtarzały. Dobra, przejdę do komentarzy, żeby właśnie potem na świeżo w miarę móc odpowiedzieć. Mam 3 kartki niedokończone i odłożyłam je i tak czekają, aż je odnajdę i dokończę. To już odnaleźć nie można. Myślę, że to będzie już niedługo, dziś zrobiłam porządek z bożonarodzeniowymi przytasiami. No to super. No to super. A na mnie takich projektów, co ja bym chciała zrobić, to jest mnóstwo i czeka to na mnie. Ale to jakby nie zaczynam. Nie zaczynam, chociaż czasami mnie kusi, bo jak już zacznę, to ja wiem, że potem to dokończę, ale no... jak to mówię, obowiązki najpierw. No a że jest ich ostatnio dużo, to takie małe przyjemności właśnie muszą poczekać trochę. Chmurka jak śmietanka na kawie. A rzeczywiście nie wpadam na to, żeby to tak, no... ale wydaje mi się, że ten napis jednak taki będzie lepszy, bo tutaj, żeby tego taga też... za bardzo nie zakryć, żeby trochę on był widoczny, bo chmurka to by tak przykryła nawet z tą dziurką. Więc to już chyba zostanie. Medal dla dziadka za bycie online. Przekażę, przekażę. Wytnij samą filiżankę i wytnij tło takie z wykrojnika. Wytnij samą... można by takie, tylko że wiesz co, ja mam albo koło, albo bardzo duży owal, więc nie wiem, czy to by... zaraz zobaczę, czy się nam zmieści kawa na takim... to są owale, ale to są to wielkie. Też może takim nie... może rzeczywiście taki, ale to wtedy ale może bym zrobiła biały, tylko wiecie co? Wiesz co? Na razie zostawię, bo ja się trochę boję, jak wprowadzę za dużo białego, to będzie taki, wiecie, tu jest dużo już białego, bo zostają brzegi i tu będzie też dużo białego i tu już wydaje mi się, że to nie będzie mi grało. Ale wydaje mi się, że racja, że to lepiej wyciąć, tylko nie wiem, czy będę coś podkładała pod to jakieś tło. Gazę podłożę pod to. Będzie lepiej. Dobra, tnę. Tnę, tnę, tnę. Chciałabym tak udawać w pracach jak ty. No to działaj, słuchaj. Samo nic nie przychodzi i mi też w sumie czasami jest, wiecie, są lepsze dni, są gorsze. To nie zawsze tak jest, że siadam i już sobie tam działam i mam wenę i w ogóle wszystko jest super. Jak pokazały któreś z niedawnych zmagań, to kartki czasami wychodzą fajniejsze, czasami mniej fajne i też jestem czasami mniej dumna. No ale praktyka, praktyka, tak? Od samego patrzenia się nic nie zadzieje, więc dlatego Was namawiam, żebyście też siadały i tworzyły, bo zawsze jest wtedy raźniej. No i można też poćwiczyć. Wiecie co, nie wiem czy mąż mnie słucha, ale Damian, jak masz mój skalpel, to mi go przynieś. Bo zabrał do modelu i tu bym sobie to już kościoł wycięła. A to jest za malutkie na nożyczki. Ale chyba mnie nie słyszy. Więc najwyżej jak nie przyjdzie tu skalpel, to będę musiała na chwilę wyjść i zaraz do Was wrócę. Dobra. Kurde, nie wiem, czy to nie przykryć. Tak? Nie, chyba. Dobra, zaraz zobaczymy. Zrobimy tak, że ja przykleję tła, bo tutaj, jeżeli chodzi o tła, to się już nic nie zmieni na pewno. One tak zostają, a będzie mniej rzeczy, które się tutaj ruszają i przestawiają. To na razie też sprzątnę. I to w sumie też. Kleimy. Tylko teraz mój klej. Dzisiaj był używany. Ten się skończył. Tu jest chyba buteleczka. Dobra. Pierwsza warstwa na klej.
a dwie kolejne dam na taśmę piankową 1,5 mm. Żeby odstawało, ale tak nie za bardzo znowu. Leciutko podniesiemy te tło. Damian, jak mnie słyszysz, to daj skalpel, please. Zgłoś się. Dzięki. Proszę, mówisz i masz. Czyli słyszał, podsłuchuję. Jednym okiem na dziecko, a drugim na telefon. Dobra. Dobra, w miarę prosto. I teraz taśma 3D jest gdzieś tutaj jest. To jest, nie, to jest gruba i to jest też gruba. A cienką mam odłożoną w koszyczku, bo tu mam projekt pod tytułem koszyczek i na razie nie mogę nic powiedzieć. Ale niebawem się wszyscy dowiedzą, co się będzie działo. W koszyczku mam rzeczy przygotowane pod dany projekt i tam mam odłożone i sobie tam działam. Dobra. Kokietka zawsze wychodzi super. Jak to o mnie, to dziękuję, ale powiem ci, że naprawdę ja tak trochę bardziej krytycznie podchodzę. Czasami nawet wam, wiecie, ja, jak jestem tak w miarę zadowolona, to nie marudzę, ale raz właśnie ta kartka, co nie chciała mi tak pokazać, no to naprawdę mi jakoś nie podeszło. Chociaż część osób mówiła, że była spoko, ale mi osobiście się tak bardzo, bardzo nie widziała. I to tak chyba pierwszy raz taki poważny, że mi się coś tak bardzo nie widziało. A tak to wiecie, czasami się bardziej widzi, czasami mniej. No ale liczę się z tym, że to jest na żywo i jakoś się, wiecie, nawet jak mi się tak mniej podoba, to się jakoś nie biczuję za to, bo... No bo i tu z wami rozmawiam, i tutaj o czymś myślę, i tutaj się, wiecie, jakieś dyskusje, tu muszę coś robić. Jakbym tak się bardziej skupiła, to pewnie, wiecie, po jakiejś chwili by lepsze pomysły przyszły. No ale jest taka formuła tych zmagań. A propos formuły tych zmagań, to jeszcze mam do was pytanie, bo dostałam dzisiaj takiego maila fajnego od jednej z was z prośbą, czy ja bym mogła wysyłać informacje, co będzie potrzebne do kartek, które tworzymy. I ogólnie zmagania polegają na tym, że ja tam jak sobie 5 minut przed live'em przygotuję papier, to jest super. I najczęściej tak jest. I jakoś nie przemyślam specjalnie. Czasami bardziej, czasami mniej, a czasami w ogóle nie wiem, co jeszcze wykonam, jaki element i tak dalej. No bo to jest tworzenie na żywo i to ma tak też pokazywać mniej więcej, jak to wygląda, jak się siada do projektu i się nie wie nic, nie ma się pomysłu i coś trzeba wymyśleć. Właśnie z mapki. A znowu... wysyłając wam listę, musiałabym już mniej więcej mieć przemyślane, co chcę stworzyć i wcześniej jakoś sobie też ustalić, czego użyję. Chociaż też tak do końca nie da się zawsze powiedzieć, że na pewno to. Jakbym stworzyła kartkę i byśmy ją powtarzali, no to wtedy można zrobić taką listę, tak? Co użyjemy, co przygotować i wtedy stworzymy. A tak, no to mogę przygotować tak mniej więcej i czasem się okaże, że czegoś nie użyję, bo na przykład nie pasuje. Dajcie mi znać, czy chcecie, czy by wam to jakoś pomogło, czy bardzo chcecie, czy wam to nie robi, dobra? Bo dla mnie to nie jest problem wcześniej sobie przemyśleć, tylko znowu ta idea właśnie mapek miała być taka, że w miarę z czystą głową przychodzimy i coś trzeba wymyślić po prostu na gorąco. Jestem ciekawa, jak co mi napiszecie na to, naprawdę jestem bardzo ciekawa. Tak, 2 metry więcej czasu spędzałam na rozkładaniu i sprzątaniu niż na robieniu. No to te czasy też ja pamiętam. Chciałabym bardzo cały bajzer sprzątać, muszę za każdym razem, a tak bym zamknęła drzwi, a sprzątała raz na jakiś czas. No właśnie ja tak mam i powiem ci, że to ma swoje plusy, ale też ma swoje minusy, bo potem na skarpetkach roznoszę po domu wszystko. Gazy, strzępki, gazy wszędzie potem znajduję. Już myślałam, że to moje, ale stres. A, poczekaj, bo to jest chyba a propos czegoś. Dobra, widzicie, ja już teraz zgubiłam wątek, bo po czasie to czytam. Gdzie kupiłaś te banerki? Wiesz co, banerki są z Ali, jeżeli chodzi o te. One są z Ali. Gdzieś pamiętam, że linkowałam. Jak sobie zapiszę za chwilkę, to wam podlinkuję. Ja jeszcze pamiętam, że klubowiczkom wiszę linki ze wczorajszej transmisji, ale przez cały dzień po prostu pędziłam z rzeczami i odpalone mam wideo, po prostu muszę jeszcze parę linków pospisywać i wam też tam dam. A banerki... zalinkuję po transmisji, dobra? Albo napiszę, jak szukać, bo czasami aukcje po czasie już po prostu nie są... wyskakuje błąd, że nie ma już tej aukcji i wtedy po prostu screena wam narzucę, jak to było opisane, żeby to potem móc sobie odnaleźć. Chodziło o taki wykrojnik, jak... Aha, jak ta kawa z napisem. Ach, już rozumiem.
Nie mam akurat takiego, to by ścięło, wiecie? O to mi chodzi, wydaje mi się, że o to chodzi i że pokazałam podobny. To jest po prostu krótki i by ścięło bardzo i by to nie pasowało. Mam też bardziej okrągły, ale one znowu za bardzo podłużne i to nie... Rzadko kiedy się zdarza, że takie, wiecie, randomowe obrazki można wyciąć z wykrojnika, oprócz koła oczywiście, no bo to kształt koła to się raczej nie zmienia, ale... Ale takie inne dziwne kształty to rzadko kiedy się zdarza, że pasują wykrojniki pod to. Także to nie. Ale wycięłam kawę, bo wydaje mi się, że jak podłożę gazę, to będzie fajniej wyglądało mimo wszystko, jak jest kształt kawy. Także dzięki za pomysł. Cześć dziewczyny, ja dopiero z pracy weszłam do domu. Cześć, cześć, cześć. Ania, ja wolę na żywo wszystko. A ja mam pytanie, nie skrapowe, bo czy zgłaszałaś swoją firmę do BDO? Jeszcze nie, a powiem wam dlaczego, bo... Znaczy ja wiem, że muszę, tak? Tylko kwestia... Chciałabym to zrobić z kimś po prostu na żywo, pójść do Marszałkowskiego, a nie miałam za bardzo na razie kiedy. A powiem wam dlaczego nie, bo oczywiście powinno się do końca roku to złożyć. Ja już tam czytałam, że można, że nawet polecano otworzyć taki roboczy wniosek pod koniec roku, bo za dużo im spłynęło i strasznie tam przeciążeni są i w ogóle, żeby tylko był roboczy w systemie, a potem, żeby złożyć go w nowym roku. Jakiegoś sprawozdania się wtedy nie składa i tam były jakieś plusy, minusy, coś tam. A ja mam firmę, zakładałam firmę w lutym zeszłego roku i od stycznia wyszła... To jest straszne, co powiem, ale od stycznia weszło takie coś, że firmy przez pierwszy rok są chronione w takim sensie, że można popełniać błędy. I po prostu stwierdziłam, że jeszcze ten styczeń mam na to, że jak ktoś mi zarzuci, no to ja skorzystam z prawa do błędu. Tak chyba było to ujęte właśnie, że przedsiębiorca od stycznia 2020 ma prawo do popełnienia błędu, więc też trochę beka. Widzicie, gadam i ten, i tutaj już nie wsadzę tego pod spód. Więc jakby ktoś miał jakieś ale do mnie, to ja korzystam z prawa do popełnienia błędu i po prostu bazę zgłoszę pod koniec stycznia. Ale na pewno zgłoszę, ja mam tekturki w folikach, więc ja się jakby nie... Pod same kartki nie podpadam, ale też podpadam po prostu pod inne produkty. Obecna forma jest super, jest mapka, są napisy i jest super. Dobra, dzięki za głosy. Aha, że moje dziecko płacze, a rozumiem. Nie, to mój. No. Muszę go zacząć oduczać chyba już karmienia, bo powiem wam, że jest coraz trudniej. Jest coraz starsza, jest coraz trudniej, coraz gorzej. Ja nie potrzebuję wcześniej spisu, bo nie wiem, co zrobię w trakcie wychodzi, jakie materiały wezmę. Okej, spontaniczne live'y są świetne. Okej, no widzicie, tak mi się też wydaje, ale to dlatego chciałam was zapytać. Bo ja wiem, że pojedyncze osoby mają też pewnie jakieś swoje preferencje i komuś coś by bardziej pasowało, komuś coś mniej, ale wolałam zapytać dlatego, żeby wiedzieć, jak większość osób tutaj obecnych, jak wolicie. Też nie ma co robić rewolucji, więc myślę, wydaje mi się, że tak właśnie... No bo teraz zachęcam was do tego, żeby używać po prostu to, co macie. A nie chciałabym teraz robić jakiegoś spisu, że ktoś sobie pomyśli, a ja nie mam tego, to ja nie robię. Albo mi nie wyjdzie, bo ja już nie mam tego, tego i tego, tak? Nie o to chodzi, tylko chodzi o to, żeby właśnie użyć tego, co się ma. Dałam to na górę, nie wiem, czy to będzie tak dobrze, czy niedobrze. Zobaczymy. Powinnam to wsunąć, ale już wcześniej dałam taśmę. I niestety tak nie wyjdzie. Tu coś jeszcze muszę wymyśleć. No dobra, będę myśleć za chwilkę. Tagę też przyklejam. Już będzie na amen. Ze sznurkiem coś wymyślę. Wszystko kleję na 1,5 mm, tak żeby tak po troszeczkę szło do góry. Żeby tu nie było żadnych zrywów, ale żeby ta kartka była, stawała się powoli przestrzenna. Asia też tak uważa, dobra. Julita tak. Beata, zostaw tak jak jest, przynajmniej widać jak to naprawdę wygląda taki spontan. No dobra, Olga też wolę spontan. No dzięki dziewczyny, dzięki. Chciałam powiedzieć już laski, ale potem Iwo chodzi też i mówi laski, że dla lasek robię transmisję. To jednak dziewczyny, kobiety i tak dalej. Super. Dziękuję wam. Mi się wydaje to niepotrzebne, bo przecież te zmagania mają pokazać, że robimy z jednej mapki, ale różne prace wychodzą. Mi się podoba to, że na żywo... Czekajcie, musiałam zrobić, zobacz więcej. To, że na żywo jest wszystko robione i sprawdzasz, czy to pasuje, czy coś innego, bo dzięki temu też się uczymy. Super, dzięki za głos. Obecna formuła zmagań jest świetna, to właśnie o to chodzi, żeby z każdym ukończonym wyzwaniem czuć się jak zwycięzca, żeby pokonać własne słabości,
żeby uruchomić wyobraźnię i stworzyć super kartkę w godzinkę. A materiały przecież możemy sobie przygotować wcześniej, mapka jest dostępna od wtorku. Wiesz co, ja ostatnio z racji bardzo wielu obowiązków, ja wam wysyłam newsletter w środę albo w czwartek, dzisiaj na przykład z rana poszedł i wtedy te są to... Aha, mapki są od poniedziałku już w grupie, dobra. Bo ja od razu skojarzyłam, że ja wam wysyłam te mapki w newsletterze, ale one są... Jaka mapka będzie, jest w poniedziałek na grupie scrapbookingowej. Tak, tak. Jest wcześniej dostępna. No dobra. Będę o koszmar. Pół dnia żeśmy wypełniali ten formularz i wysyłali. Tam jest ze 37 stron. Z tego, co ja kojarzę, to chyba, jeżeli chodzi o opakowania, to widzicie, ja jestem z tych osób, które jak już będzie ten dzień, ten czas, ta godzina, to ja po prostu odpalam, drukuję, wczytuję się i ja uzupełniam. Nie, a tak to się tylko wczytywałam, mniej więcej jak inne osoby trochę o tym mówiły. Ja kojarzę, że tam jest bardzo dużo tych punktów i że tylko chyba szósty trzeba było uzupełnić dla standardowych osób, które wysyłają rzeczy w opakowaniu, tak? To też zależy oczywiście od tego, jakie macie działalności i co robicie jeszcze poza tym, tak? Bo to jakby każda firma pod siebie patrzy. Ale wydaje mi się, że jak ktoś tam te kartki tworzy i tylko po prostu czy jakieś produkty pakuje w opakowania foliowe, to chyba tylko jeden punkt z tego był. Ale mogę się mylić, bo jeszcze nie odpalałam tego. To mnie czeka. Na razie uporałam się z remanentem za zeszły rok, więc jest po prostu, jestem dumna i przez najbliższy tydzień nie mam zamiaru żadne papiery wchodzić, a potem już moje prawo do popełnienia błędu się skończy i będę musiała się za to wziąć. Mi materiały obojętnie i tak zawsze robię co innego dla towarzystwa przychodzę. Dobra, dzięki za głos. Dobra, super. Ewelina, cześć. Justyna, tworzenie na żywo trochę taka nauka, że ktoś przyjdzie, potrzebuje szybko jakąś kartkę, to wtedy jest taki podobny dreszczyk jak to na zmaganiach. Okej. Okay. Ania też woli tak, jak jest. No to super. Ewelina pyta, czy nas też dotyczy BDO. BDO dotyczy podmiotów, które wytwarzają produkty i wysyłają je, wpuszczają na rynek w opakowaniach. Nie jestem pewna, czy opakowania eko w to wchodzą. Wydaje mi się, że jak ograniczacie się do papieru, to nie, ale na pewno jeżeli w jakąkolwiek folię to pakujecie, folia bąbelkowa albo folijki do kartek, to już podpadacie pod BDO. Ja wiem, że to dotyczy firm. Nie wiem, jak z działalnością nierejestrową. Ja już nie jestem w tym na bieżąco, bo już mam firmę, więc jakby wczytuję się głównie w przepisy dotyczące firm. Najlepiej przeczytać, ale powiem wam, że jest trzeba też patrzeć, z jakiego źródła się korzysta i najlepiej patrzeć źródła gov albo jakieś takie, gdzie jest tam przedsiębiorca, coś tam info. Z takich źródeł korzystajcie, bo w trzy światy są informacje. Każdy pisze co innego i tam wiecie, wątków na forach, różnych grupach jest mnóstwo. Najlepiej po prostu sobie sprawdzić, czy samemu się podpada. No jak coś w folikach robicie, to na pewno. Tam są jakieś kolosalne ilości tych opakowań liczone w tonach. Właśnie, bo są dwie, że... Aha, opakowań też. Dobra, bo są odpady i opakowania. No na razie nie wchodzę, słuchajcie. Wróćmy do zmagań. Nie, ja po prostu nie wiem. Nie chcę. Dopiero skończyłam remanent. Od papierów daleko. Daleko. Krzywo mi się przykleiło. Jak będę przechodziła przez BDO, to na pewno na Insta będę się żalić wam, jakie to jest trudne i straszne, więc obserwujcie relacje już za tydzień albo półtora tygodnia będzie się, rozpocznie się moja męka. Ale to o tym prawie do popełnienia błędów to dobrze wiedzieć, że firma, która powstaje, to przez pierwszy rok jest chroniona. Spoko. Oczywiście to nie zwalnia z jakichś takich błędów bardzo poważnych, typu wyłudzenia, wiecie, VAT-u, podatku i tak dalej. Jak się robi coś świadomie, no to oczywiście to się nie tyczy, ale jak się... Znaczy się załóżmy, że ja do końca nie wiem, jak się zabrać za to BDO. To jest... I jakieś takie ciężkie przewinienia też pod to nie podpadają, ale jakieś takie drobne to jest wybaczane. Dobra, idzie gaza w ruch. Idzie gaza pod kawkę. Ostatnio był też wątek, czy gaza w męskich kartkach jest. Używa się gazy. Otóż używa się. To się ja używam. W każdych możliwych. Najlepiej zapytać w Urzędzie Marszałkowskim. Tak, słuchajcie. I w ogóle my sobie tu możemy porozmawiać. Część osób się dowie w ogóle, że jest taki temat. Część osób czegoś może się też dowie, zainspiruje, coś sobie przeczyta, sprawdzi. Ale zawsze, zawsze, gdziekolwiek nie czytacie, na jakichś grupach, forach, to są zawsze opinie innych osób. I jedynym źródłem takim prawdziwym to a propos podatków i zakładania jakichś tam, wiecie, kont czy rachunkowych rzeczy, to jest księgowa.
Jeżeli chodzi o jakieś takie obowiązki przedsiębiorcy, to są strony ministerstwa i tak dalej. I tak BDO zajmują się urzędy marszałkowskie, więc tak jak ktoś tutaj, Sylwia tak zauważyła i bardzo dobrze napisała, najlepiej w swoich pytać, bo ja już też czytałam różne informacje na grupach, że w jednym urzędzie marszałkowskim ci powiedzą jedno, w innym powiedzą ci drugie i to się, żeby było śmieszne, się wyklucza. Więc dobrze jest iść do siebie, bo to wasze osoby z urzędu będą was rozliczać. Więc najlepiej u źródła. Gdzieś zagubiłam play. Tu. Tu, 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 tu. Poczekajcie, to jest ten pusty chyba. Nie, to jest. To jest nowe. To odkładam. Widzicie, wystarczyła chwila o BDO i już nie wiem, gdzie co jest. No dobra. Coś tu jeszcze jest chyba kleju. Dobra, gazę przyklejam i będziemy kleić inne rzeczy. Myślałam, że jeszcze ozdobię taga, ale powiem wam, że chyba nie będę już tutaj cudować, bo też nie ma co przekombinowywać. Te kartki powinny być w miarę proste. Muszę chyba doładować kleju. Wiecie co, ja cały czas słyszę Wita, jak on krzyczy i trochę mnie to niepokoi. Dobra, dzisiaj gaza w taki trochę inny sposób włożona. Nie tą stroną taką siepiącą się, tylko tak. Tu muszę przypilnować, bo ten tag jest na podwyższeniu i tutaj muszę dać po prostu taśmę, nie na całej grafice. A, przecież skalpel potrzebowałam. Jedna z nielicznych chwil, w których użyję czegoś takiego. Szybko wytnę sobie to uszko. Damian, jak mnie słyszysz, to mi napisz, czy jest do zniesienia, jeżeli chodzi o Wita, czy jest tragedia. Bo nie wiem, czy mam przyspieszać i szybko uciekać, czy po prostu nie dostał pilota albo telefonu. Krzyczy. Dobra. Ucho wycięte. To jedziemy. Cześć Dariuszu. Jeśli masz działalność, to tak. A odnośnie BDO, okej. Okay. Fajny byłby taki live pogadankowy. Słuchajcie, ja jestem zawsze za, jak tylko znajdę jakąś chwilę wśród miliona obowiązków. Natomiast pogadamy, ale pamiętajcie, że ja też mogę czegoś nie wiedzieć, albo ja powiem wam tak, jak mi powiedzieli w moim urzędzie, a u was będzie inaczej, nie? Więc pogadać zawsze można, ale nie jestem specjalistą od BDO, więc jakby... Mogę wam podzielić się z wami tą wiedzą, którą ja mam, ale nie chciałabym, żeby ktoś mi powiedział, że u niego się okazało, czy u niej zupełnie inaczej, nie? Dlatego to są zawsze takie, wiecie, kwestie, jak już są formalności, jak już są przepisy, to ja już bym wolała, zwłaszcza jak jest po prostu tak jak w urzędach pracy, że gdzie się nie pójdzie, w jakim miejscu, to po prostu są inne zasady. O dotacjach często też rozmawiam z różnymi osobami, więc wiecie, w jednym jest tak, w innym jest tak. No, bardzo różnie. Klej, proszę. Bo już mi się skończył. Mam jeszcze 12 minut. Chyba zdążymy. Dobra. Wszędzie różne informacje. Ostatnio czytałam, że do iluś tam ton odpadów rocznie się jest się zwolnionym. Kurczę, zmobilizowałyście mnie, żeby się szybciej... Nie, jutro nie dam rady na pewno do Marszałkowskiego podjechać, ale w przyszłym tygodniu będę musiała. Dobra, doładowujemy kleju. BDO też dotyczy sklepów, warsztatów, zakładów fryzjerskich, które wyrzucają odpady. Tak. Tak, tak, tak. Gdzieś czytałam, że nawet usługowe, ale to były takie początki. Wiecie, no ja właśnie to gdzieś ktoś słyszał, to tak nie wiem, czy będziemy o takich rzeczach rozmawiać. Poczekajcie, coś tutaj się... O, dobra. Dziwny dźwięk usłyszałam. Tu jeszcze muszę podkleić, bo to się rusza i za mało kleju było dla gazy, więc podklejam, żeby tutaj ustabilizować kawkę, żeby tam się nie wylała. Napis będzie gdzieś tu. Banerek to nie jest najlepszy pomysł, ale... Dobra. Maile zrobię tu i chyba jeszcze jakieś kółeczka wytnę, wiecie? Bo ten, z racji tego, że ten banerek jest podłużny,
To by się przydało jakoś to uzupełnić. I myślę, niebieskiego nie będę wprowadzać. Taka zieleń ewentualnie mogłaby być wprowadzona. Małpka, co ja tu mam? Maila. No nie bardzo, bo bym musiała dwie, a wtedy rozmiarami się tak nie da. Dobra, hashtaga, no trudno. Hashtag i end, zobaczymy. Jedno będzie na przykład gdzieś tu, drugie duże gdzieś tu. Albo dam tą małpkę. Dobra. Wycinamy. Spontan ciekawszy. Super, dzięki za info. No widzicie, większość zdecydowana woli taki spontan. No to fajnie, to zostawiamy. A zawsze, jeżeli chodzi o takie dodatkowe live'y, to będę po prostu robiła listę. Taką też w miarę. Typu na przykład tworząc czekoladownik, co przygotować, albo jak będziemy robić jeszcze inne prace na tej mojej nowej grupie, to wtedy będę Wam taką listę przygotowywała i zawsze na wydarzenie będzie wrzucona. Dobra, tu jest jakaś taka małpka. I teraz najlepiej dać 3, albo jeszcze gdzieś tu. Raz, dwa, trzy, cztery. Najczęściej daję nieparzystą liczbę, ale może jeszcze serducho. Zobaczę, no właśnie, to jest to, ta formuła na żywo. Zobaczę, wytnę i zobaczę, przyłożę, jak to będzie wyglądało. Uwaga, tonery to odpady niebezpieczne. Okej, okay, to samo pojemniki po farbach. Okej. Okay. Łóżko wytnij. Dzięki, Gosia. Właśnie prawie bym zapomniała, ale już pamiętałam. Tam jest właśnie odpowiednia osoba, która powie, czy podlegasz, czy nie. Jeżeli tak, to pomoże wypełnić wniosek. Super, no to do Maszokowskiego będę szła. Dobra. Wracając do zmagań, nie wiem nigdy gdzie i jak tą gazę ułożyć. Wiesz co, gaza najczęściej kładzie się pod jakieś elementy takie, które są albo ostatnimi elementami, czyli tymi głównymi. Tu na przykład na kartce załóżmy, że głównym jest kawa, tak? Czasami jest jeden taki po prostu najważniejszy element, czasami jest kilka rozsianych. I pod te elementy tę gazę trzeba dać, ale najpierw trzeba ją trochę urobić w rękach. Ja mówię na to, że się tam sieją trochę siepie, czyli się strzępi. To też nie jest dobre słowo, bo strzępi to się papier. Ale chodzi o to, żeby te parę nitek takich zdjąć. 3, 4, 5 nitek z brzegu, z każdego brzegu tej gazy trzeba zdjąć i wtedy ona taka przyjemniejsza się robi. A jak się ją jeszcze po skosie trochę poprzeciąga, to się po prostu tak zamienia. Tu akurat zrobiłam tak trochę inaczej niż zwykle robię, bo zwykle robię coś takiego, jak jest tutaj. Nie wiem, czy to widać. Takie strzępienia są na końcach. Widać, nie widać. Troszkę widać. Takie postrzępione zwykle gazy mam. No a tutaj dałam takie trochę bardziej w kupie. W sensie w całości. Bez strzępień. Dobra. I jest to. Gdzieś sobie tutaj będzie na przykład. Ja tu nie wsadzę za bardzo. Teraz pomyślę, czy i gdzie. Tu dam jeszcze, no, albo tu. Tak. Najlepszy dziadek. Kurde, ten tak taki jakiś jest biedny. Dobra, zostanie. Ta mapka jest bardzo prosta, nie ma co. Czasami się chce zrobić lepiej, a potem się okaże, że przekombinujemy, więc też nie warto. Raz, dwa, trzy. Albo zostawię trzy, albo jeszcze gdzieś hashtag wrzucę. Zaraz zobaczymy. Dzięki Tobie zaczęłam używać gazy namiętnie. No to fajnie. Wiecie, są przeciwnicy gazy też, tak jak są jej zwolennicy. Ja też nikomu nie każę, ale zachęcam, żeby chociaż spróbować, bo nie każdy się do gazy przekona. Ale jak się nie próbowało, no to się nie wie, tak? Czy będzie pasować, czy nie. Nie. Dobra, wiecie co? Zostawię 3. Jakoś tak wydaje mi się, że nieparzysta liczba jest lepiej. Kleimy napis. Też na 1,5 mm. W miarę... Staram się prosto, żeby to było. Zobaczymy, czy tam widzicie. Pion poziom. Dobra, mniej więcej jest. Mailik, a tutaj jeszcze muszę podkleić pod spód. Wszystko pod kontrolą. Dobra, dzięki z demem. Już nie słyszę właśnie, żeby płakał. No to dobrze.
Ja wiem, po prostu tata nie ma pewnej części, którą ma mama i... No i dziecko... A, błąd. Tu są dwie warstwy, czyli 3 mm musi tu być. Trzeba zawsze pilnować poziomów. Tak jak tworzycie, to żeby... Jak tworzycie, jak tu jest na przykład 1,5 mm i tu jest, poczekajcie, tu jest 1,5 mm i tutaj, no to tu już powinno dać 3, tak? Żeby było na tym samym poziomie. Dobra, w miarę jest ok. I teraz mailik. Mailik to tak naprawdę mogę tutaj zrobić na klej, a tutaj trójeczką. Czyli 3 mm od razu rzucimy tu. Jeszcze można też sprawdzić, czy będzie się trzymać. Będzie się trzymać, dobrze. Polecam stronę bdo.mozgów.pl, są tam webinary. Super, super, dzięki Dorota. Czasami urzędy różnie interpretują przepisy i właśnie tak jest, że w powiatowym urzędzie jest inaczej niż w wojewódzkim. W ogóle wam powiem, że moje przemyślenie i też w sumie to, co ja słyszę, bo ja się też bardzo dużo uczę, jak prowadzić firmę, to nie ma gwarancji nigdy, że jak coś robicie według wszelkiej wiedzy, jaką macie i tak dalej, że coś staracie się robić dobrze, to nigdy nie można być pewnym, że jak będzie kontrola, to się okaże, że wszystko jest dobrze, bo zawsze się może okazać, że coś ktoś inaczej zinterpretuje, więc czasami po prostu trzeba zrobić najlepiej, jak się umie i jechać dalej, tak? Remanent też można by robić miesiąc cały i przeliczać, ważyć, wiecie, wszystko super, tak jak się ten, albo po prostu czasami niektóre rzeczy, jeżeli można szacować, to się szacuje. Można coś zrobić zawsze, zawsze można coś zrobić lepiej. A czasami po prostu trzeba zdecydować, że to już jest koniec i jak na przykład z moim remanentem, z którym naprawdę, uwierzcie mi, bardzo długo walczyłam i nie lubię strasznie papierologii. Bardzo, bardzo nie lubię, bo dla mnie to, wiecie, jest... W tym czasie można by zrobić tyle fajnych rzeczy. Człowiek siedzi w tych papierach, bo musi. Dobra. I jeszcze gdzieś to będzie coś tutaj. Dobra, tak. Półtora, z tej strony półtora. Milimetra, a tam będzie klej. Tatuś daje radę, więc jest ok. Tak. Medal dla tatusia trzeba zrobić. Dobra. A czemu tu się nie przykleja? A ja wiem. Dobra. Gaza jeszcze się tutaj nam odkleiła. Gdzie niegdzie jeszcze damy kropki, może drewniane. Myślę nad tym serduchem, ale to już będzie przesada chyba. Nie. Tu. Tu. Nie, to już nam zaburzy, niestety. Tu jeszcze podkleję trochę, poczekajcie, patrzę, czy ta... Co zrobić z tą kawką? Mniej więcej tak, i jeszcze ją muszę podkleić, bo ona się cały czas rusza. Tu kleju i tu kleju. I nawet za dużo dałam. Wykałaczka, wykałaczka. Trzeba było go trochę ściągnąć do środka. O, już nie ma. Dobra, chwilę ją potrzymam, żeby się przykleiło. I już. Są te zwolnienia na tej stronie do określonej ilości i o określonym kodzie odpadów. No dobra. Trzeba sobie poczytać. Każdy jest w innej sytuacji, tak? Robicie pewnie różne rzeczy przy okazji i zobaczcie. Ja mam sklep internetowy i na infolinii wydało dostałem informację, że nie muszę się rejestrować, a na różnych forach są głosy, że muszę. Marszałkowski. Najlepiej. Ja pójdę. Za tydzień pewnie. Widzę, że już prawie koniec, choć dla mnie i tak cud, że się na cokolwiek pojawiłam, bo dopiero wracam do domu. Wracamy w domu do żywych. Okej. Okay. Dobra, my no zaraz kończymy, już jest zaraz godzinka, także sprawdzę jeszcze, co piszecie. Tu sobie coś dosycha. Dam jeszcze 3 kropki jakieś. Myślę jeszcze, czy czarne, czy brązowe. Może jeszcze tu bym dała trochę gazy, poczekajcie. A jeszcze sznurek jest do zrobienia. Sznurek jeszcze gdzieś tu trzeba dać. Sznurek.
sznurek będzie. Tu go gdzieś podkleję i będzie się trzymał. Dobra. Przytrzymam go troszkę i już. Takie mamy prawo. Jeden przepis, różne wyroki, każdy inaczej interpretuje. No dokładnie. Ale to na to nie mamy wpływu. To już po prostu tak jest. I trzeba zrobić tak, żeby nam się, jeżeli nam się wydaje, że jest ok, sprawdziliśmy, doczytaliśmy, ktoś nam powiedział, to tak robimy. Najlepiej jeszcze mieć na papierze. Nie zawsze się da, ale może uda się jakoś tam mailowo dostawać te informacje, żeby mieć jakąś podkładkę, że się uzyskało taką wiadomość. No albo z kimś po prostu w tym urzędzie, tak jak tutaj dziewczyny piszą. No. No właśnie, osoby kontrolujące coś muszą znaleźć. No słuchajcie, to jest w ogóle jawne, gdzieś wyciekło, nie wiem czy słyszeliście, to było głośno parę tygodni temu, że gdzieś była informacja, że ZUS, ktoś w ZUS-ie po prostu nie pomyślał co mówi, a powiedział szczerze, że niestety u pani nic nie znaleźliśmy. Po kontroli, więc no wiadomo z jakim założeniem się przychodzi, tak? Kontrola przychodzi z założeniem takie, że musi coś znaleźć i niestety się kurde nie udało, no to wiecie, jak mamy takich kontrolujących, to co się dziwić. Ale na to nie mamy wpływu, a jak na coś nie mamy wpływu, to po prostu nie ma co. Możemy sobie trochę ponarzekać, chociaż ja nie lubię i tyle. I trzeba robić swoje. Taka kartka. A, kropki jeszcze. Tu są. To są kropki. Nie ma ich w mapce, ale zawsze lubię dodać. One są oczywiście na klej, ale jak jest na gazę, to zawsze dobrze jest dodatkowo dać trochę kleju. Jedna, druga. Tu malutka. Nie, tu dam taką mniejszą, taką średniawą. I na przykład gdzieś jeszcze tu. I załóżmy tu. To nie są ziarenka kawy, to są kropki, ale tak. Zaraz zrobię zdjęcie tej karteczki i wrzucę na grupie pod postem z mapką. Także jak tworzyłyście dzisiaj, to też śmiało róbcie zdjęcia. Ostatnio zdjęć jest bardzo mało i mam wrażenie, że tylko ja umieszczam. W starszych mapkach się pojawiają, bo nadrabiacie i to jest super. A w tych najświeższych śmiało dodawajcie, jak tworzycie, bo zawsze wtedy zobaczycie fajnie kilka prac tej samej mapki. To jest mega, mega fajne doświadczenie. Dobrze mówisz, podkładka, ważna rzecz. No, powiem wam, że doświadczenie życiowe, jak się trochę różnych rzeczy robiło w życiu, to pokazuje, że rzeczywiście podkładka jest ważną rzeczą. I ja na przykład teraz z firmą od lasera to wszystko na maila po prostu, żeby już nie było powoływania się na rozmowy telefoniczne, bo to niczemu nie służyło. Także fajnie mieć formę pisaną. Chętnie, ale za daleko mam do Wawy. Coś to było o Wawie, a ja nie przeczytałam. Olga, co pisałaś? Zaraz zobaczę. Jest ktoś z Was z Warszawy albo okolic? Będę końcem stycznia. Chętnie poznałabym kogoś osobiście i może wymianka. Jestem z Torunia, więc do Warszawy trochę jest i z końcem stycznia nie będę. A może do Torunia na imprezkę wpadniesz? W sensie zorganizujemy sobie coś. 3 godzinki tylko z Warszawy. Kolejna Twoja kartka prezentuje się fantastycznie. Dziękuję, Asiu, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Kartka jak zawsze śliczna, dzięki. Olga. Odpowiedź dla Olga. To nie, to Wy sobie piszecie, dobra. Jak Ty robisz, że zawsze masz ślicznie? Ja chyba zbyt dosłownie traktuję mapki. Beata, powiem Ci coś. To nie tak, że ja zawsze mam ślicznie. To po prostu jest tak, że u innych łatwiej jest nam stwierdzić, że coś jest fajne, a wobec siebie jesteśmy bardziej krytyczni. Niestety, jako ludzie. A kobiety to już w ogóle szczególnie. Więc trzeba być bardziej wyrozumiałym dla siebie. I jak będziesz dla siebie bardziej wyrozumiała, to Twoje kartki też na pewno będą śliczne. Naprawdę. Zamiast tych kropek fajnie by wyglądały te akrylowe ziarenka kawy. Akrylowe ziarenka kawy. Ja nie wiem, czy w sensie nie kojarzę teraz, nie pamiętam. Albo mam zaćmę, albo nie wiem, akrylowe ziarenka kawy. Czy mam, czy nie mam, albo czy słyszałam. Wygoogluję sobie, bo nie wiem. Ale no załóżmy, że z daleka wyglądają, jakbym teraz gdzieś tam dalej miała, to po prostu prawie jak ziarenka. No dobra. Kiedyś robiłam kartkę i takie prawdziwe ziarenka przyklejałam. Teraz mi się przypomniało. Cudne jak zawsze, dziękuję.
Darek, lepiej kufel by wyglądał. A i powiem ci, że ja pomyślałam o tym, bo dziadek też lubi miodek i ja tam myślałam, że może pójdę w jakieś tuż na plaster miodu, na tekturkę przygotowaną i wiecie, chciałam zrobić słoik miodku i tak dalej, ale potem sobie mówię, dzień dziadka, miodek, pszczółka, nie daj Boże, jeszcze bez sensu. Potem pomyślałam o kufle, o kuflu piwa, ale to by trochę też może było gorszące, więc ostatecznie została kawa. Ale kufel też by fajnie wyglądał, masz rację. Justyna, super, dzięki, dzięki, dzięki. Robiłam niedawno taką kawową właśnie z ziarenkami kawy, super. Efekt końcowy, super, dzięki. Olga, słuchaj, mi dwa razy nie trzeba mówić. Ja mówię serio, naprawdę. My bardzo chętnie cię ugościmy, także pisz mi, jak będziesz. Wiola, o tak, zapraszamy do Trunia. No widzisz, już jest nas trzy. Jak dziadek piwa nie lubi, to filiżanka super pasuje. No właśnie, lubi, kurde. Grzane, ale tylko troszkę, tak wiecie. Dobra, słuchajcie, w sklepach z akcesoriami do biżu są do dostania. O proszę, to muszę zajrzeć, bo właśnie takich rzeczy typu jakieś zawieszki, takie dodatki kreatywne zawsze fajnie mieć z różnej tematyki, a kawy widzisz nie mam. Ale to prawdziwe ziarenka. Jakbym wcześniej przemyślała bardziej to, co teraz będę robić, to bym wzięła z kuchni, bo ja mam też w ziarnach kawę, więc mogłabym przykleić. No ale dobra. Jaką można by zrobić szybkę, kilka ziarenek kawy i w razie potrzeby zbić szybkę, ale to nie no. Chociaż na takie już emerytalne czasy to może rzeczywiście. Dobra, słuchajcie, podbudowałam, to się cieszę, ale tak jest, naprawdę. Powiem wam, że ja też jestem, walczę z tym od 2 lat już i jest trochę lepiej, ale ja też bardzo krytyczna do siebie byłam całe życie i trochę jeszcze też jestem. Więc widzę też, że sama swoje prace oceniam gorzej, a innych lepiej i to jakby staram się z tym walczyć, że jednak mimo wszystko moje są też w miarę okej, na swój sposób jakiś tam, więc to trzeba w sobie przerobić, to samo się nie zrobi, to trzeba po prostu świadomie z tym walczyć. Tu masz rację, ja zawsze mam jakieś ale do moich prac, no widzicie, do prac, do swojego wyglądu, do swoich, nie wiem, sposobu bycia i tak dalej, zawsze jesteśmy bardziej krytyczni. Miodek to dla mojej teściowej ma pasiekę. Robiłam jej taką kartkę, super. Ja właśnie może mojej mamie zrobię, chociaż ona to jak ma wyciągać, bo też mamy ulę. Mój świętej pamięci tatusiek założył. No i spadło na mamę, że się tym zajmuje, ale nie wiem, czy ona to za bardzo lubi. W sensie, no lubi miód lubi, ale zajmować się tym nie. Także nie wiem, czy ją by to ucieszyło, czy nie. Ziarenka i shaker, spoko pomysł, spoko. Nie mogę odnaleźć, kto pytał, ale ja w Wawie. Olga Biel pytała, także się tam skomunikujcie. Wszystkiego najlepszego dla dziadka z okazji Dnia Dziadka. Dziękuję i wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziadków i babci. Trzymajcie się, ja już nie przedłużam, bo już jest 21:37. Zaraz robię zdjęcie i wrzucam na grupę. I cóż, 22 stycznia przypominam, że jest live na grupie Eunika Jednak Inspiruje z czekoladownika Merci, 21:30. Ale to jeszcze będę o tym pisać, ale warto, żebyście sobie już też zapisali. Z takich ogłoszeń parafialnych, czy ja mam coś jeszcze dla was? Wydaje mi się, że nie. Jutro są sukcesy na grupie, także jak ktoś ma jakiś sukces tygodnia, właśnie a propos bycia krytycznym wobec siebie i a propos doceniania, to jutro będzie post na grupie Scrapbooking, jak zacząć na serio, wasze sukcesy z tego tygodnia, więc zastanówcie się, co jest waszym sukcesem, bo każdy ma jakieś, każdy, uwierzcie mi, każdy ma i fajnie jest się poklepać po ramieniu, że naprawdę było spoko. Ja sobie też spisuję takie sukcesy miesięczne, tak dla siebie wewnętrznie, żeby potem przy podsumowaniu roku to łatwo było przez miesiące wszystkie przejść i naprawdę to podbudowuje. Polecam, polecam, polecam. Bardzo wam dziękuję. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnych zmaganiach. Pa, pa!